Cześć. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać możliwości takiego starego obiektywu manualnego oraz pokazać Wam jedną ciekawą modyfikację, jaką możecie z nim zrobić. Także zapraszam do oglądania. Jest to obiektyw Helios 44-2. Jeden chyba z najbardziej popularnych manualnych starych obiektywów. Na sam początek pokażę Wam, jak go podłączyć. Sprawa jest bardzo prosta. On ma tutaj, Wam pokażę. On jest na gwint M42. Więc Wy potrzebujecie taką przejściówkę z gwintu M42 na mocowanie Waszego aparatu. Nakręcamy go sobie. No i już jest gotowy do zamocowania. Ja akurat mam Canona, więc mocowanie z tej strony adaptera jest mocowaniem do Canona. No i teraz, dlaczego taki obiektyw jest w jakiś sposób ciekawy? On ma jedną bardzo ciekawą zaletę. Powoduje bardzo ciekawe rozmycie tego, co jest w tle. I chciałbym Wam pokazać parę przykładów zdjęć, które robiłem właśnie tym obiektywem. Pierwsze zdjęcie to takie uschnięte liście, wykonane przy dość pochmurnej pogodzie. No i teraz zobaczcie na to rozmycie w tle, które jest właśnie bardzo charakterystyczne. No i tworzy taki dosyć ciekawy klimat tego zdjęcia. Zobaczmy dalej. Tutaj takie liście z kolei przy bardziej słonecznej pogodzie. Wtedy te bliki światła, które są w tle, też przybierają taki właśnie kształt jakichś takich kółeczek. Formują się właśnie w taki interesujący sposób. No tutaj kolejne liście, tym razem oszronione. O, tutaj na przykład w tle jest woda, to jest tafla jeziora. I te odbicia światła na wodzie właśnie tworzą wtedy takie fajne kółeczka. I to też jest dosyć charakterystyczne właśnie dla tego obiektywu. Tutaj kolejne zdjęcie. Ten obiektyw bardzo właśnie nadaje się do tworzenia takich artystycznych, nastrojowych zdjęć, gdzie zachęca to też do tego, żeby trochę pobawić się kolorem później przy edycji tych zdjęć. Tutaj kolejne, też fajnie widać to rozmycie w tle. No i jeszcze takie jedno wiosenne zdjęcie. W celu zwiększenia skali możecie użyć jeszcze dodatkowo takiego pierścienia pośredniego, który montujecie w ten sposób. No, taki pierścień da Wam troszkę większą skalę odwzorowania. Możecie tych pierścieni dołożyć więcej, żeby uzyskać skalę makro. Też bardzo ciekawe efekty wtedy zobaczycie. A teraz chciałem Wam jeszcze dodatkowo pokazać tą modyfikację, którą możecie zrobić z tym obiektywem. Modyfikacja będzie polegała na odwróceniu tej przedniej soczewki. I już Wam pokazuję, w jaki sposób możecie to zrobić. Dobra, no to żeby odwrócić tą soczewkę, to zobaczcie, tutaj jest taki pierścień i ma takie dwa rowki po przeciwległych stronach. I to jest normalnie nakręcane na gwint. Więc jeżeli to jest lekko zakręcone, to tak naprawdę jesteście w stanie wtedy, widzicie, za pomocą tego śrubokręta złapać za jeden ten rowek, no i to przekręcić. Jeżeli by to było zakręcone mocniej, to można jeszcze spróbować w taki sposób, żeby po prostu suwmiarką, bo to myślę, że dużo osób może mieć, trafić w te dwa rowki. I wtedy odkręcić to w ten sposób. No chyba, że ktoś ma po prostu jakiś klucz do tego, to w ogóle będzie łatwiej. Ale chciałem Wam pokazać tutaj takie w miarę domowe sposoby, żeby to było
wykonalne. No i tak sobie po prostu to odkręcamy. Uważając, żeby oczywiście nie porysować tej soczewki. Dobra, mi się to ciężko tutaj tak robi przed kamerką, także ja to przyspieszę i... Dobra, i teraz zobaczcie. Tutaj schodzi nam ten pierścień. My sobie tutaj tą soczewkę... obracamy. I musimy po prostu z powrotem przykręcić ten pierścień na miejsce. Można tak delikatnie palcem zacząć. No, wtedy to sobie tam elegancko wejdzie na miejsce. I potem dokręcić. A tak delikatnie, naprawdę. Jak jest tylko jakiś lekki opór, to już wtedy... To już wtedy można odpuścić. No, jest delikatny opór, także to już się będzie teraz trzymać. Nie wiem, czy wszystkie te Heliosy da się w ten sposób zmodyfikować, bo ich było bardzo dużo różnych rodzajów, więc mogły być tutaj jakieś różne odległości między tymi gwintami. Z tego, co słyszałem, da się zmodyfikować w ten sposób większość z tych obiektywów, także to musicie sobie sprawdzić, jeżeli będziecie chcieli coś takiego zrobić. No i teraz po co taka modyfikacja? Więc chciałbym Wam pokazać teraz kilka zdjęć po takiej modyfikacji. No i zobaczycie, co ciekawego na tych zdjęciach tam się będzie działo. No i zobaczcie, na pierwszym zdjęciu widać tutaj różnicę, szczególnie właśnie w tym rozmyciu tła. Dostaliśmy taki jakby wirujący obraz, gdzie tylko w centrum kadru właściwie jest jakkolwiek ostro. Natomiast na brzegach jest właśnie wrażenie takiego jakby wirowania. Jest to dosyć ciekawe, tworzy to jakby jeszcze bardziej taki jakby magiczny, nastrojowy klimat. I po tej modyfikacji często trzeba bardziej te zdjęcia edytować, bo czasami wychodzą bardzo mało kontrastowe, tak jakby trochę rozmyte, też takie blade, trochę pozbawione kolorów. Często warto będzie dodać dużo kontrastu, nasycenia. I to jest zdjęcie przed edycją, natomiast tutaj jest po. Tutaj zachęcam do tego, żeby posiedzieć dłużej przy edycji, pobawić się trochę kolorami, spróbować na różne sposoby jakby jeszcze bardziej wydobyć ten taki właśnie magiczny klimat. Zobaczmy kolejne zdjęcie. Tutaj taki uschnięty liść przed edycją. I po. I tutaj zobaczcie jeszcze na takie zdjęcie przed edycją. Akurat to wyszło tak właśnie dosyć blado, bardzo mało kontrastowo, ponieważ w tym momencie nie było zbyt dużo światła. No i te kolory wyszły takie zupełnie blade, mało kontrastowe. No ale to w edycji możecie wszystko poprawić. Tu jest właśnie po edycji. Można te kolory wydobyć, można je trochę pozmieniać też. Jeżeli chodzi o kadrowanie tych zdjęć, no to tutaj są trochę ograniczone możliwości, ponieważ tylko centrum kadru jest właściwie ostre, ale można też w centrum kadru złapać ten element, który nas interesuje, a potem ewentualnie jakoś przekadrować, tak żeby nie był już umieszczony centralnie. Jeżeli interesuje Was edycja zdjęć, to zajrzyjcie do mnie na inne filmy na kanale. Tam nagrałem kilka takich właśnie z samą edycją. Jeżeli macie jakieś pytania, no to dajcie znać w komentarzach, to postaram się Wam pomóc. Zapraszam Was też na mojego Instagrama po więcej takich zdjęć.
No i na dzisiaj tyle, także do następnego. Cześć.